Hejka, tu Dino. Dzisiaj odcinek, w którym pokażę wam misje, które mogą sprawiać problemy. Zrezygnowałem z nagrywania każdej misji po kolei, ponieważ zajmuje to zbyt dużo czasu. Misja Piractwo, frakcja Korona. Pierwszy cel jest dość prosty. Trzeba wejść tylko na statek w Hafid Port. Potem należy znaleźć manifest pokładowy. Jeśli nie wiesz, gdzie go znaleźć, jest on w najwyższym pomieszczeniu, gdzie jest mostek kapitana. Manifest leży na metalowej półce. I ostatni cel to eksfiltracja z tym manifestem. Kolejna misja, lub raczej dwie misje, bo te można wykonać za jednym zamachem. Frakcja Korona, Sidłacz w Sidłach i Delikatny Ruch. Należy zabić Sidłacza w ciągu 60 sekund od wejścia na dziedziniec. I zabić go, nie uruchamiając żadnych pułapek. Sprawa jest dość prosta, ale nie zawsze może się udać. Na południe od pałacu jest wzgórze. Z niego można skoczyć na pałac dokładnie tam, gdzie znajduje się Sidłacz. Wtedy też zacznie odliczać 60 sekund, więc przygotuj wcześniej granaty wykrywające. Rzucasz je na daszku i po wykryciu botów walisz przez ścianę. Misja zaliczona. Kolejna misja Korony to Złomiarz. Aby ją wykonać, będziesz musiał infiltrować dwie mapki. Ashikę i Almazra. W jednym i drugim wypadku trzeba znaleźć paczki z kontrabandą i się z nimi eksfiltrować. Na Ashika Island są to dwa wraki statków przy prawym brzegu wyspy. Jedna paczka jest zatopiona w wodzie pod zwisającą skrzynką na wraku wysuniętym bardziej na południe, a druga na dziobie statku północnego. W Almazra są to trzy paczki. Pierwsza jest na statku w zatopionym mieście Savach Village. Jest tam pełno botów. Najlepiej wejść wyrwą. Paczka będzie leżała na żelaznej kostce. Druga jest na zatopionym częściowo wraku na południe w sektorze D8. Paczka jest dobrze ukryta pomiędzy dyktami przewróconych stołów. I ostatnia jest zatopiona pod wodą. Mniej więcej pomiędzy wrakiem z sektora D8 i tego z E8. Jeśli ją zlokalizujesz, nabierz powietrza, bo możesz się utopić. Grając solo, nie pomoże nawet samo reanimacja, od razu padasz i nie będzie miał kto cię podnieść. Kolejna misja to misja fabularna Korony trzeciego poziomu, po której odblokujesz trzeci ubezpieczony slot na broń. Namierzenie helikoptera. Cel misji polega na tym, aby wyciągnąć 4 nadajniki ze śmietnika na Zarkwa, 3 z nich umieścić na helikopterach ewakuacyjnych i tu jest problem, bo muszą być wezwane przez wrogich operatorów, a nie przez ciebie. Dobrym sposobem jest, aby ziomek z teamu dołączył do wrogiego oddziału i wzywał co chwilę śmigłowiec. Do tego zadania skuteczne są granaty dymne. Drugi cel to umieszczenie ostatniego nadajnika w ostatnim helikopterze. Wszystkie cele muszą być wykonane w ciągu jednej wyprawy. Plus taki, że po podłożeniu ostatniego nadajnika misja jest wykonana i nie trzeba się eksfiltrować. Kolejna misja z frakcji Legion. Pomocna dłoń. Na tyłach sklepu Enfer umieść olej do czyszczenia broni, ładunek C4 i wiertarkę elektryczną. Pomieszczenie znajduje się w centrum handlowym i można tam wejść bez żadnego klucza przez dach. Wszystkie rzeczy muszą być umieszczone pod drewnianą półką. Olej do czyszczenia broni i wiertarkę można znaleźć w skrzynkach na narzędzia. Kolejna misja Korony, sygnalista. Należy podnieść laptop gubernatora na Ashika Island. Klucze do tego budynku wypadają dość często, więc to nie będzie problem. Gdy wejdziesz od ulicy, laptop będzie leżał w prawej części budynku na biurku. Drugim celem jest wrzucenie laptopa do śmietnika, który znajduje się za stacją paliw naprzeciwko ratusza. W tej samej wyprawie musisz też wrzucić śrubokręt, który jeśli ci się poszczęści, znajdziesz w skrzynce na narzędzia w tej samej stacji paliw. To wszystko na dzisiaj. Narka.